A więc witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku o Guild Warsie. Dziś się zajmiemy kreatorem postaci, stworzymy sobie człowieka. Z powodu takiego, że no, resztą postaci się bawiłem, tylko jeszcze człowiekiem nie. No dobra, więc rozpoczynamy. Założymy sobie Tifa. No, powinno być przyzwoicie. Dobrze, trochę niższego weźmiemy. I jakby to rozegrać? No, może być, będziemy bardzo atletycznym Tifem. W końcu całe życie kradniemy i uciekamy. No dobrze, twarze. No. Tutaj się przyznam szczerze, zastanawiam, czy to aby nie jest kobieta, ale okej. Czekajcie, tu była gdzieś fajna japa. O, będziemy Tifem z blizną. No dobrze, to teraz fryzura. Przepraszam, że tak szybko się to rozgrywa. Ja wam nie pokazuję nic, ale zaraz to nadrobię. No dobrze, mamy tutaj kilka fryzur. O, mamy afro. Czasy disco wracają, mamy afro. Ale raczej sobie weźmiemy coś bardziej takie, nie wiem, stonowanego. Taką chyba mieliśmy przed chwilą i jakoś mi nie przypadło do gustu. O, ta jest fajna. Akurat tak dla Tifa. Jest coś jeszcze? Możemy być łysi. No dobrze, jestem z powrotem. Przepraszam za przestój nieduży, ale tak go pewnie byście nie zauważyli, gdybym o nim nie wspomniał. No dobrze, więc robimy mu fryzurę taką. Dobrze. I ten kolor włosów, ponieważ sam mam podobny. Dobrze, zarost. Znajdźmy zarost. To jest taki trochę Robin Hoodowaty moim zdaniem. Ale ten już wygląda lepiej. Może sobie zrobimy brodę. Nie, jakoś mi to nie przypada do gustu. To jest spoko. Dobrze, tutaj mi się szczerze nic zmieniać za bardzo nie chce. Bo nie już. Po prostu opcji jak na MMO jest naprawdę dużo, jest ten kreator jest fajny, daje dużą możliwość manipulacji. No jak widzicie, tych wszystkich fryzur, kolorów, ozdoby, włosach i tak dalej, jest tego naprawdę dużo. Pozwala to na naprawdę sporą indywidualność. No trochę nam się zmieniła postać. Choć no nie wiem, no można. O, może mu szerszą głowę zrobić albo węższą, fajnie. No nie wiem, no w każdym razie. O, Tif z kapturem. Podoba mi się. Dobrze, i teraz sobie zróbmy kolor. Może zrobimy sobie, nie, coś takiego bardziej, nie wiem, Tifowego. Szary? Nie. No nie wiem, zostaniemy przy tym szarym. Tutaj. No i resztę sobie dopasujemy, tak? Tutaj? Nie, tutaj. Resztę sobie dopasujemy. Nie będziemy się wyróżniać. O, kaptur nawet fajnie wyszedł. A, no i bucie. Bucie buciowate. Takie bucie. No i bucie są miedzio. Dobrze. Tutaj zostawiamy sobie kapturek. Nie będę wam tego wszystkiego tłumaczył. Jak będziecie ciekawi, to nie wiem, macie trochę czasu na przeczytanie, nie będę jakoś zabójczo z tym leciał. To sobie weźmiemy. Nie pokażę wam wszystkich opcji, ponieważ no jest tego naprawdę dużo i dużo by mi to czasu zajęło, a ja nie chcę was za bardzo zamotać. Dobrze, lecimy dalej. Wychowaliśmy się na ulicy. Umknął parents. Nie, zrobimy sobie trochę tak jak Batman. Tfu, co ja mówię, przecież mu rodziców zabili. Batman zadycha, stąd będzie. Kromir. Kormir. Spirit.
Many Mask. Nie, my sobie weźmiemy Balthazara. Gąbkę. Dobrze, i nazwiemy się... Teraz zobaczymy, czy jesteśmy fani, czy nie. Jesteśmy fani, udało nam się za pierwszym razem stworzyć nick postaci. No teraz ja się wyciszę, wy sobie obejrzycie filmik. Now, we struggle to hold our ground. We've been defeated, driven back, broken. But we will not surrender. So many nations have fallen. Only Kryta still stands. Our faith is strong despite the silence of the six gods. With courage, we'll make our stand in Divinity's reach. The city is my home. I grew up on the streets. Although I have friends, my life has always been hard. I've faced the worst this city could throw at me, and I sent it home bleeding. I'm done living hand to mouth. There's a war on our doorstep, and I refuse to be buried by it. Today I stepped outside Divinity's reach, hoping to find better luck outside the city. Problem is, when I arrived in Shaymor, the village was under attack by centaurs. Innocent villages are in danger. Someone has to help. I can take care of myself. But that's not enough anymore. Someone has to help those who can't. This is my story. No, i właśnie rozpoczęliśmy naszą historię. No i tak, nie wiem, może kilka słów a propos całego kanału. No nie będziemy się z biegiem opierać tylko na Guild Warsie. Mamy zamiar jeszcze w kilka innych gier wesoło rypać wspólnie i oddzielnie. Ale to będzie jak na razie tyle. A więc żegnam wszystkich serdecznie, do miłego.